Dzisiaj chcę Wam pokazać nowego kampera od polskiej firmy Wave Camper. Kampera, który jest zabudowany na podwoziu Renault Trafic Rong, ale w najnowszej, 5-osobowej wersji z 3-osobową kanapą z tyłu. Nazwa tego modelu to Camper. Sama marka Wave Camper i wysoka jakość jest mi osobiście bardzo dobrze znana, ponieważ sam jeździłem przez 2 lata samochodami produkowanymi przez tą firmę i uważam, że są wykonane z najwyższą precyzją, o którą osobiście dba założyciel tej firmy, czyli Karol Szymański. W każdym samochodzie, który zanim opuści fabrykę, sprawdza się 222 punkty dzięki specjalnie sprecyzowanej i przygotowanej przez Karola liście. I jeżeli coś się nie zgadza albo coś nie działa, samochód nie dostaje zgody na wyjazd. Wracając do samego pojazdu, to jest to mały camper van, którego spokojnie możecie wykorzystać do jazdy na zakupy, do szkoły, do pracy, po prostu na co dzień. Jego długość to niecałe 5,5 metra, także bez problemu zaparkujecie w mieście i nauczycie się dosyć szybko tej umiejętności. Ale poza codziennym użytkowaniem, to naprawdę bardzo fajny camper, którego wykorzystacie nie tylko na wakacyjne wyjazdy, czy tam weekendowe wyjazdy poza miasto. Spokojnie zapakujecie się do niego całą rodziną i wyjedziecie na dłuższe wakacje. Wiadomo, gabaryty tego samochodu częściowo mogą ograniczać ilość rzeczy, jakie chcecie zabrać ze sobą na wakacje, ale zawsze można podczepić przyczepkę, jeżeli nie możecie się obejść bez niektórych gadżetów. Jeżeli jednak wolicie wyjazdy bez przyczepki, to po prostu trzeba tutaj się inaczej zorganizować. Zabrać na przykład mniejsze krzesełka kempingowe niż takie duże, wygodne, stosowane w tych dużych kamperach. Na przykład też mniejszy grill i jakby to wszystko da się gdzieś tam schować i bez problemu wyjechać. Tak naprawdę o tym, jakie akcesoria zapakować i jakie będą bardziej odpowiednie do konkretnego kampera, to można by nagrać jeszcze kilka odstępnych odcinków. Także jeżeli chcecie, żebym nagrał takie odcinki, dajcie znać w komentarzu. My aktualnie podróżujemy w trochę deszczowym i zimnym okresie. Na ten wyjazd postanowiliśmy zabrać namiot, w którym przechowujemy na przykład foteliki dziecięce. Nie chcemy, żeby nam przeszkadzały wewnątrz i kilka innych rzeczy, które po prostu mogą sobie spokojnie być składowane w namiocie. Osobiście znam kilka rodzin, które naprawdę podróżują takim samochodem jako 4-osobowa rodzina przez cały rok i nie potrzebują namiotu nawet podczas zimowych wyjazdów na narty. Jak chodzi o dodatki w tym kamperze, to na przykład jest to zamontowana markiza Fiamma F35 Pro i uważam tą markizę za naprawdę idealną dla tego typu samochodów, przede wszystkim za jej gabaryty. Ta kaseta jest tutaj mała, zgrabna. Nie ma tutaj mechanizmu korbowego, który by ją powiększał. Także rozkłada się ją ręcznie, ale w 2 osoby nie zajmuje to dłużej niż minutę. Kolejnym fajnym plusem jest gniazdo do podłączenia kampera do prądu. Właśnie zlokalizowany jest tutaj od strony markizy, z tyłu pojazdu. I dzięki temu kablowi, jak podłączymy samochód do prądu, to tutaj możemy jeszcze dodatkowo podłączyć na przykład laptopa i nie ma konieczności ciągania tutaj różnych przedłużaczy, jeżeli chcemy pod markizą dodatkowo właśnie na przykład podładować laptopa. Pomimo tego, że osobiście jestem wielkim fanem Volkswagena, to uważam, że Renault jest tutaj bardzo fajnym podwoziem, przede wszystkim dlatego, że w Renault sporo rzeczy jest już w standardzie, za które nie trzeba dopłacać, na przykład światła full LED, czy automatycznie składane lusterka. Za to trzeba w Volkswagenie zapłacić sporo kasy, a tutaj jest to już po prostu w tym podstawowym pakiecie. Największym minusem Renault, jaki ja zauważam, to brak dostępnych podwozi z napędem na 4 koła. No i wracając do tej nowości, o której mówiłem wcześniej, to ta 3-osobowa kanapa, która zamontowana jest w samochodzie. Karol Szymański słuchał swoich klientów obecnych lub przyszłych, i często słyszał, że brakuje im właśnie tej 3-osobowej kanapy, bo mają 3 dzieci, a w modelu Camperflex są po prostu pojedyncze fotele. Oczywiście Camperflexa można rozbudować do wersji 6-osobowej, ale to są 2 dodatkowe fotele, które też trzeba montować. One są dosyć ciężkie, a wyjeżdżając na kemping już wtedy nie możemy ich zabrać, bo wtedy nie zamontujemy tego łóżka z tyłu. Także Karol odezwał się do firmy Schnirle, która zrobiła bardzo fajną kanapę, która przekształca się w łóżko. Mamy tutaj 2 isofixy, które pozwalają na montaż 2 fotelików dziecięcych. Także z małymi dzieciakami, no tutaj można podróżować już tylko jako 4-osobowa rodzina.
Jeżeli chcecie zobaczyć rozwiązanie z pojedynczymi fotelami, czyli z tego modelu Camper Flex, to zobaczcie na naszym kanale prezentację i test właśnie tego samochodu, który zabudowany był wtedy na Volkswagenie, ale tak samo można zamówić Camper Flexa na Renówce. Kanapa ta jest montowana dokładnie na tym samym systemie, na którym montowane są pojedyncze fotele w modelu Camper Flex, czyli w te szyny, na których można tą kanapę przesuwać do tyłu, do przodu. Możemy tą kanapę totalnie zdemontować i do tych szyn na przykład zamontować jeszcze bagażnik rowerowy, o którym też mówiłem podczas testu Camper Flexa. Montaż tej kanapy dał tak naprawdę kilka ciekawych rozwiązań i kilka plusów. Jednym z głównych plusów tego montażu jest zupełnie inne zagospodarowanie tego bagażnika. W Camper Flexie mamy tutaj stałe łóżko, które jakby jest przykręcane śrubami, a tutaj ta półka, na której siedzę, po prostu się podnosi i już mamy dużo większy bagażnik do zagospodarowania. Jak przesuniemy całą kanapę do przodu, to ten bagażnik naprawdę bardzo mocno się zwiększa. Sam montaż tej kanapy trzyosobowej przede wszystkim bardzo uprościł produkcję, co ma znaczący wpływ na cenie. Ten samochód można zamówić w porównaniu z Camper Flexem chyba o 10 czy nawet do 15 tysięcy złotych taniej. Całą kanapę rozkłada się bardzo prosto. Dodatkowa różnica pomiędzy Camper Flexem a tym rozwiązaniem to nie musimy wozić dodatkowych materacy, które też zabierały nam cenną przestrzeń w bagażniku. Dzięki tej nowej konstrukcji całej trzyosobowej kanapy tutaj można było zrezygnować z nóg, które podtrzymują to łóżko i mamy nadal bardzo łatwy dostęp choćby do toalety. Jeżeli potrzebujecie wykorzystywać ten samochód częściej do przewozu jakichś rzeczy, czyli musicie wyciągnąć te siedziska z tyłu, to myślę, że Camper Flex będzie dla Was lepszym rozwiązaniem, ponieważ łatwiej jest wyciągnąć pojedyncze fotele niż całą kanapę. To wszystko zależy od tego, jak chcecie to auto wykorzystywać. Ja kolejny samochód od Wave Campera raczej bym zamówił z tą trzyosobową kanapą, z tego względu, że przede wszystkim dużo łatwiej się rozkłada tą kanapę, łatwiej można zagospodarować bagażnik. Jeżeli chcemy przewieźć coś wyższego, to nie muszę demontować łóżka, tak jak w przypadku Camper Flexa, tylko podnoszę tą półeczkę. No i przede wszystkim też te dodatkowe materace, które w Camper Flexie są wykorzystywane do rozłożenia na łóżku. Tutaj one są już wbudowane w całą kanapę. Po lewej stronie pojazdu mamy już standardową zabudowę znaną z innych modeli Wave Campera. Jest tutaj dokładnie ta sama konstrukcja. Mamy pojemne szafki na ubrania zasuwane roletkami. Jest bardzo dużo takich bakist i jaskółek. W tym schowku znajduje się też na stałe zamontowana ładowarka indukcyjna czy uchwyt na praktyczną latarkę. Tutaj mamy jedną szufladę, toaletę przenośną. Mała lodówka, dwupalnikowa kuchenka ze zintegrowanym zlewem. Wracając jeszcze do tych szafek na ubrania, to tak naprawdę są bardzo pojemne. Zmieściliśmy się tutaj z ubraniami dla całej naszej czwórki, a tak naprawdę mieliśmy tych ubrań na dwie pory roku, czyli na zimę i na lato, bo podróżujemy w majóweczkę, gdzie temperatury wahają się od 2 do 20 stopni i co chwilę jest ulewny deszcz. Tutaj do tej szyny możemy zamontować bardzo praktyczny stolik, który można też schować w tą zabudowę na czas jazdy. A na czas postoju możemy go spokojnie wykorzystać dzięki takiemu trójnogowi podczas używania przed kamperem. Jak chodzi o wodę, to tutaj tak samo jak w poprzednich modelach Wave Campera mamy 20-litrowy zbiornik na wodę czystą i 20-litrowy zbiornik na wodę szarą. Ale jest tutaj nowość. Tym razem, żeby zatankować wodę czystą, nie musimy już wyciągać tego zbiornika, co było też fajnym rozwiązaniem. Znaczy, nadal można go wyciągnąć, ale jakby nie trzeba. Karol zamontował już taki inny system, podłączając z tyłu do gniazda od prysznica zewnętrznego. Możemy podłączyć węża i zatankować tą wodę bezpośrednio. Tylko pamiętać, żeby jej nie przelać, bo nie ma żadnego wskaźnika. I mamy tutaj lodówkę kompresorową, która działa na prąd, nie działa na gaz, a działa na 12 V albo 230 po podłączeniu do prądu na przykład na kempingu. Jeżeli chodzi o jej gabaryty, no to nie da się tutaj zrobić dużych zakupów na zapas. Średnio trzeba robić te zakupy tak co 2 dni. W zabudowie mieszkalnej zamontowany jest też oczywiście dodatkowy akumulator, który odpowiada za zasilanie tutaj całego tego wnętrza, czyli oświetlenia, zasilanie ogrzewania czy zasilania lodówki podczas jazdy i podczas postoju. Na dachu mamy zamontowany solar 90-watowy, który odpowiada za doładowywanie tego akumulatora, jak nie jesteśmy podpięci do prądu. Także tak naprawdę można tym samochodem wyjeżdżać spokojnie, stawać na dziko i myślę, że tego prądu Wam wystarczy.
Tutaj po lewej stronie znajduje się też już na stałe zamontowany uchwyt na tablet. No i mamy tutaj gniazdo 230, gniazdo USB-C 1, USB 1, panel kontrolny od solarów, no i wcześniej wspomniana bakista z ładowarką indukcyjną. Jak chodzi o ogrzewanie, to zamontowany jest tutaj piec Webasto, który jest zasilany na olej napędowy i ten olej jest czerpany bezpośrednio z baku paliwa, także nie trzeba się martwić o jakby uzupełnianie osobnych zbiorników. Na górze zamontowane jest łóżko opuszczane, dwuosobowe. Jest ono bardzo wygodne ze względu na system Froli, czyli to są takie sprężynki, które są zamontowane pod materacem. Mamy trzy okna, dwa okna to są takie siatki. Można tam w te cieplejsze dni zrobić trochę przewiewu. Przy łóżku jest też zamontowane gniazdo USB, które może posłużyć do ładowania telefonu albo na przykład do podłączenia lampki, którą można kupić jako akcesorium też w firmie Wave Camper. Odnośnie różnych akcesoriów, które można zakupić w firmie Wave Camper, mają osobny dział poświęcony właśnie takim różnym akcesoriom, które są dedykowane dla tych małych campervanów. Między innymi można u nich zamówić te fajne maty magnetyczne, które zaciemniają i zabezpieczają, jakby ogrzewają pojazd. Nie są mocowane na zasadzie tych takich przyssawek, które tylko brudzą szybę, tylko po prostu te boczne są na magnesach, a z przodu są specjalnie blokowane tymi zasłonkami słonecznymi i jest to bardzo proste i nie są takie srebrne, tylko ładne, czarne, takie ekskluzywne. Podsumowując, uważam to za naprawdę fajny samochód. Jeżeli nie możecie sobie pozwolić na zakup osobnego kampera i osobno mieć samochód do jazdy na co dzień, Wave Campery naprawdę się spełnią podczas wyjazdów wakacyjnych i używania codziennego. Dzięki, że obejrzeliście film do końca. Jeżeli się Wam podobał, zachęcam do kliknięcia łapki w górę, do zasubskrybowania mojego kanału. Tych testów będzie się pojawiać jeszcze więcej.